Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Zapraszam Cię na kolejne spotkanie z matematyką rozszerzoną na maturze. Tym razem będą to wielomiany. Na maturze rozszerzonej z matematyki bardzo często występuje zadanie z funkcją wielomianową. Aczkolwiek funkcja wielomianowa lubi iść w parze z parametrem, podobnie jak szła funkcja kwadratowa. I teraz bardzo często dają w arkuszu maturalnym albo zadanie z funkcją kwadratową z parametrem, albo zadanie z wielomianym parametrem. Z tym, że w zadaniu z wielomianem i z parametrem może wystąpić również funkcja kwadratowa, a przy tym wykorzystanie zerów wieta, i ja takie zadanie również przygotowałam na to spotkanie, jak również może być zadanie zupełnie odrębne, właśnie w oddali od funkcji kwadratowej, zadanie z czystym wielomianem, gdzie na przykład będziemy wykorzystywać dzielenie jednego wielomianu przez drugi, czy też schemat Hornera można też wykorzystać w przypadku dzielenia w niektórych sytuacjach, czy też będziemy wykorzystywać twierdzenie Bézout. I ja to wszystko pokrótce chciałam na tym spotkaniu z Tobą przypomnieć. Zapraszam do rozwiązywania tych zadań, które przygotowałam na to nasze spotkanie z wielomianami. Zadanie numer 1. Wyznacz wszystkie wartości parametru k, dla których równanie takiej postaci x do potęgi trzeciej minus w nawiasie k minus 3 pomnożone przez x kwadrat, dodać 0,25k pomnożone przez k minus 2 pomnożone przez x równa się 0. I to równanie ma mieć trzy różne rozwiązania, z których dwa są ujemne. Czyli tak na pierwszy rzut oka patrzymy sobie na to równanie i widzimy, że jest to równanie stopnia trzeciego, czyli ja je mogę nazwać równanie wielomianowe stopnia trzeciego. I teraz, jakie są metody? Oczywiście, jeżeli jest możliwość, pamiętaj, wyłączenia przed nawias, czy też metody grupowania, od tego zaczynamy. Jeżeli tej możliwości nie będzie, no to będziemy próbować wtedy wykonywać dzielenie odpowiednich wielomianów. Natomiast w tym wypadku no, da się wyłączyć, popatrz, tu mamy x do trzeciej, tu mamy x do drugiej, a tu mamy x-a. Czyli ja do przodu mogę wyłączyć przed nawias, czyli zabrać do przodu x-a w potędze pierwszej. Wtedy mi zostanie x kwadrat, odjąć, k minus 3 pomnożone przez x, dodać, tu zapiszemy może 1 czwarta k pomnożone przez k minus 2 i to się równa 0. No i proszę bardzo, jeżeli mamy takie równanie, to teraz my widzimy, że głównym działaniem w tym równaniu jest mnożenie. I teraz, kiedy będziemy mogli powiedzieć, że to równanie ma rozwiązania? Wtedy, kiedy albo ten czynnik z przodu, czyli nasz x, będzie zerem, albo ten czynnik, który występuje w nawiasie, czyli ja to przepiszę tak jak leci, po prostu bez zastanowienia, tak jak leci, albo to będzie po prostu zerem. Wtedy nasze równanie będzie miało rozwiązanie. I tutaj popatrz, co już zauważymy. Zauważymy, że x nam wyszło równe 0. To już na 100% jest rozwiązanie. Czyli już widzimy, że mamy jedno rozwiązanie, ja tak podpiszę. Mamy już pierwsze rozwiązanie, ono jest równe 0. A oni nas prosili, żeby były trzy różne rozwiązania. To popatrz, ja już jedno mam, zostały mi jeszcze tutaj dwa różne rozwiązania, bo ja już jedno mam, to zostały mi dwa, bo ma być łącznie trzy i mają być różne, czyli nie mogą być zerem te rozwiązania, czyli mają być dwa różne rozwiązania, z których dwa są ujemne. Czyli jak tu jest równe 0, to te muszą być ujemne. Czyli dwa różne rozwiązania ujemne. Czyli ja teraz muszę rozpatrzeć i popatrz, co mi wyszło. Mi teraz wyszło do rozpatrzenia równanie kwadratowe, oczywiście, że z parametrem. Z parametrem k. Ja mam się zastanowić, dla jakiego k to równanie będzie miało dwa różne rozwiązania ujemne. Bo na 100% to całe równanie wielomianowe już ma jedno rozwiązanie, które wynosi 0. Więc tutaj muszą być jeszcze dwa, ale oba ujemne. Czyli, żeby były dwa różne, to delta musi być większa od zera bezdyskusyjnie, bo to za to odpowiada dwa różne rozwiązania. A żeby były ujemne, to co to znaczy? To zarówno x1 ma być mniejszy od zera, jak i x2 ma być mniejszy od zera. I tutaj kłaniają nam się wzory wieta. Czyli jak mamy dwie liczby ujemne, to jak się je doda, te liczby ujemne dwie, to dalej będzie ujemna. A jak się je pomnoży x1 razy x2, no to oczywiście będzie liczba dodatnia. I teraz
musimy to wszystko zanalizować i porozwiązywać. Czyli najpierw zajmiemy się tą naszą deltą, może tu będę pisała, i ona ma być większa od zera. Czyli zaczynamy, patrzymy na nasze równanie kwadratowe, czyli b kwadrat, tego minusa pomijam, czyli od razu podnoszę do kwadratu wzorem skróconego mnożenia, k minus 3 do kwadratu, czyli k kwadrat minus 6k dodać 9, czyli b kwadrat minus 4 razy 1/4 mamy, a to może od razu wymnożę. K kwadrat minus 2K i to ma być większe od zera, od razu zapiszę. Czyli K kwadrat minus 6K dodać 9, tutaj te czwóreczki mi się skrócą i będę miała minus K kwadrat dodać 2K większe od zera. Tak się złożyło, że K kwadrat i minus K kwadrat nam się wyzerowało i mamy minus 6K plus 2K minus 4K jest większe od, tu przerzucam, minus 9. Dzielę obustronnie przez minus 4, czyli mam K mniejsze od 9/4. Czyli zapiszę, K należy od minus nieskończoności do 9/4. Rozpatrzyliśmy pierwszy warunek, pierwsze założenie. Teraz przejdźmy dalej, przejdźmy do tego drugiego założenia, tu będę zapisywała. Przypomnimy sobie wzór Wieta, minus B nad A. No czyli u nas mamy minus B, to będzie u mnie K minus 3 nad A. A wynosi oczywiście 1 tutaj. To nie będę pisała, ma być mniejsze od zera. Czyli przerzucam K mniejsze od 3. Czyli K należy od minus nieskończoności do trójki. Tak. I jeszcze jeden warunek sobie będziemy rozpatrywać. Czyli mamy teraz x1 razy x2 jest większe od zera. Czyli u mnie to jest C nad A większe od zera. Czyli moje C to jest 1/4 K pomnożone przez K minus 2 nad A, czyli nad 1 nie będę pisała, ma być większe od zera. No mogę oczywiście pomnożyć razy 4, jeżeli komuś przeszkadza ta 1/4 tutaj, ale to oczywiście nic nie zmienia, ponieważ teraz mamy nierówność kwadratową. Możemy sobie pomóc osią liczbową. Tutaj zeruje nam 0, a tu nam zeruje 2. Lecimy z góry, bo możemy tutaj wężyk wykorzystać albo też parabolkę. Nie ma znaczenia, nie ma odbić. I zaznaczamy sobie, tu są wartości dodatnie, dodatnie, a tu są wartości ujemne. My mamy odczytać, kiedy to ta nierówność jest spełniona, do jakiego k, czyli kiedy są większe od zera, czyli plusy. Od minus nieskończoności do zera, suma od dwójki do plus nieskończoności. I teraz patrzymy globalnie na te wszystkie założenia. Pamiętaj, że na końcu musisz uwzględnić wszystkie trzy założenia i podać odpowiednią odpowiedź. Czyli tak, tu mamy od minus nieskończoności do 2,1/4, tu jest do 3 całe, czyli w zasadzie to jest silniejsze, prawda, ograniczenie, ale jeszcze z tym musimy uwzględnić. Czyli będziemy mieć na pewno od minus nieskończoności, bo się oba tutaj tak samo zaczynają. Teraz musimy skończyć do zera, suma, bo jest przerwa, suma od dwójki i nie mogę polecieć do plus nieskończoności, bo tu mam ograniczenie, czyli do 9/4. I to jest nasza odpowiedź ostateczna. Dla takiej wartości parametru k to nasze równanie wielomianowe w tej postaci ma trzy różne rozwiązania, z których na pewno dwa są ujemne. Zadanie numer 2. Dany jest wielomian postaci w od x równa się x do potęgi 5 minus 10x do potęgi 4 dodać 39x do 3 minus 74x do 2 dodać 68x minus 24. Wykaż, że liczba 2 jest trzykrotnym pierwiastkiem wielomianu. Ja zapisałam, dwójka jest trzykrotnym pierwiastkiem wielomianu. A następnie wyznacz te argumenty, dla których wielomian ten przyjmuje wartości ujemne. To na końcu sobie zrobimy. Pierwsza część zadania jest to wykazać, że dwójka jest trzykrotnym pierwiastkiem wielomianu. Czyli tak, to jest nasze założenie. Czyli założenie dane w zadaniu jest tylko ten wzór tego wielomianu. Natomiast teza, czyli to, co mamy wykazać, to to, że dwójka jest trzykrotnym pierwiastkiem wielomianu. I teraz w dowodzie zaczniemy analizę. Co to znaczy, że trzykrotny pierwiastek wielomianu? To znaczy, że jakbym ja ten mój wielomian podzieliła przez dwumian postaci x minus 2, to reszta wyjdzie 0. Później to, co wychodzi, znowu podzieliła przez x minus 2, znowu reszta wyjdzie 0. I jeszcze raz podzieliła przez x minus 2 i reszta wychodzi 0. Mogę tak zrobić, tylko jest to czasochłonne. Lepiej będzie, jak ja od razu zapiszę tobie tak. Ma być x minus 2, tylko skoro trzykrotny, to krotność jest uzależniona od potęgi. Czyli skoro ma być trzykrotny, to ja muszę się zastanowić, jak zbudować x minus 2 do potęgi 3.
I wtedy wykonam dzielenie. I jeżeli reszta wyjdzie mi 0, to znaczy, że udowodniłam tezę, że moja dwójka będzie trzykrotnym pierwiastkiem wielomianu. Zapamiętaj sobie, że tutaj zawsze budujemy wielomian postaci x minus c, a tym c jest w tym wypadku nasza dwójka. Dlatego ja tutaj zapisałam x minus 2, tylko że trzykrotny to związane jest z tym, że do potęgi trzeciej. No i teraz jak to podnieść? No najlepiej byłoby wzorem skróconego mnożenia na potęgę trzecią, czyli rozpisuję x do potęgi trzeciej, mamy a do trzeciej, później mamy we wzorze 3, a kwadrat b, czyli 3x kwadrat razy 2, dodać 3ab kwadrat, czyli 3a, czyli x razy to do kwadratu, czyli 4 i minus jeszcze jest we wzorze b do trzeciej, czyli u mnie 2 do trzeciej to jest 8. No może ładniej to zapiszmy, x do trzeciej minus 6 x kwadrat plus 12x minus 8. Być może potrafisz od razu to bez rozpisywania zapisać. I teraz my musimy podzielić mój wielomian stopnia piątego, ten, przez wielomian stopnia trzeciego. Tutaj niestety musimy zrobić to dzieleniem pisemnym, bo dzielenie pisemne jest po prostu uniwersalne. Ono nam zapewnia każdy podział. Wielomian każdego stopnia przez wielomian każdego stopnia, oczywiście pod warunkiem, że się da podzielić, prawda? Bo czasem jest to tak, że to uzależnione jest od stopnia. Tu jest stopień piąty, więc jak najbardziej da się podzielić przez stopień trzeci. Zapisujemy to oczywiście w taki sposób, że tu przepiszemy sobie ten nasz wielomian, który będziemy dzielić, to ten, co był podany w zadaniu i ja go podzielę pisemnie, tak jak powinniśmy umieć, przez ten wielomian, który ja wyznaczyłam na podstawie wzoru skróconego mnożenia, czyli po to, żeby wykazać, że dwójka jest trzykrotnym pierwiastkiem wielomianu. I przypominamy dzielenie pisemne, czyli najwyższą potęgę dzielę przez najwyższą potęgę x do piątej podzielone przez x do trzeciej, to jest oczywiście x do drugiej. Pamiętamy o tym, że wykładniki się odejmują przy dzieleniu. Teraz wracamy, czyli x do drugiej razy x do trzeciej będzie x do piątej. Spisujemy ze znakiem przeciwnym, żeby później nie było problemu przy dodawaniu. Teraz mamy x kwadrat razy minus 6x kwadrat, to mamy minus 6x do czwartej. Spisujemy plus 6x do czwartej. Dalej, x kwadrat razy 12x, to mamy 12x do trzeciej. Spisujemy minus 12x do trzeciej. Dalej, x kwadrat razy minus 8, to jest minus 8x kwadrat, spisujemy plus 8x kwadrat. Podkreślamy i pamiętamy, że zawsze nam się coś musi skrócić, przynajmniej jedno, to nam się skasowało. I teraz mamy minus 10 plus 6, bo to są przy potędze czwartej, to mamy minus 4x do czwartej. Dalej, 39 minus 12 to mamy plus 27x do trzeciej. Minus 74 plus 8 to mamy minus 66x kwadrat będzie teraz. No i dalej przepisujemy, bo tu już nam się nic nie odejmie ani nie doda. Dalej powtarzamy czynność, czyli dzielimy teraz to przez x do trzeciej. Czyli będzie minus 4x samo i wracamy. Minus 4x razy x do trzeciej to jest minus 4x do czwartej. Spisujemy 4x do czwartej. Dalej, minus 4x razy minus 6x kwadrat to mamy plus 24x do trzeciej. Spisujemy minus 24x do trzeciej. Dalej, minus 4x razy 12x to mamy minus 48x kwadrat, a spisujemy plus 48x kwadrat. No i ostatnia rzecz. Minus 4x razy minus 8 to mamy plus 32x. Spisujemy minus 32x. Podkreślamy. No i znowu zobaczymy, tu nam się skasuje. 27 minus 24 to mamy 3, oczywiście x do trzeciej. Tu mamy minus 66, a tu mamy 48. No to oczywiście sobie tutaj odejmijmy i będziemy mieć minus 18x kwadrat. I dalej mamy 68 minus 32, czyli będzie mieć plus 36x i minus 24. No i teraz jeszcze się da podzielić. Dlaczego? Bo tu jest potęga trzecia i to też jest trzecia. Damy radę. Czyli 3x do trzeciej podzielone przez x do trzeciej to jest po prostu 3. Czyli piszemy plus 3. Wracamy ze zmienionym znakiem. 3 razy x do trzeciej to jest 3x do trzeciej. Spisujemy minus 3x do trzeciej. Dalej 3 razy minus 6x kwadrat, tu mamy minus 18x kwadrat, spisujemy
plus 18x kwadrat. Dalej, 3 razy 12x to jest 36x. Spisujemy minus 36x. 3 razy minus 8, minus 24. Spisujemy plus 24. I tak jak teraz widzisz, to z tym się, to z tym się odejdzie, to z tym się, to z tym się. Po prostu wyszło nam 0. Czyli okazało się, że reszta z dzielenia, możemy tak sobie zapisać, z dzielenia wynosi 0. Z tego wynika, że wielomian w od x jest podzielny przez x minus 2 do potęgi trzeciej. Reszta dzielenia wyszła 0, czyli mogę stwierdzić, że mój wielomian w od x jest całkowicie podzielny przez x minus 2 do trzeciej, czyli ja z tego wnioskuję, że dwójka jest właśnie tym trzykrotnym pierwiastkiem wielomianu w od x, co oczywiście kończy mój dowód. Czyli w zasadzie to ja musiałam umieć w tym zadaniu zastosować wzór skróconego umnożenia na potęgę trzecią, wykonać odpowiednie dzielenie wielomiarów. Ale była też druga część tego zadania, czyli ja miałam się zastanowić, dla jakich argumentów mój wielomian ma wartości ujemne. No ale skorzystajmy z tego, co już wiem. Mój wielomian w od x, wiem jak wygląda, oczywiście, że wiem. On wygląda tak. Ale ja przez to, co udowodniłam, mogę teraz Tobie powiedzieć, że mój wielomian mogę zapisać w postaci to, przez co dzieliłam i to w najpiękniejszej formie, czyli x minus 2 do trzeciej, razy to, co mi wyszło jako iloraz. To jest mój iloraz, czyli wynik z dzielenia, prawda? Czyli x kwadrat minus 4x plus 3. Nie ma reszty, więc nie ma kłopotu, nie ma problemu. Czyli ja mam się zastanowić, kiedy mój wielomian ma wartości ujemne, czyli kiedy jest mniejsza od zera. No to skoro tak, to ja muszę mieć miejsca zerowe. Tak się składa, że tutaj miejsce zerowe jest dwójka i to jest trzykrotne. To już wiemy, prawda, bo to udowodniliśmy. A tutaj policzę sobie z delty miejsca zerowe, czyli b kwadrat to 16 minus 12, czyli będzie 4. Pierwiastek z delty to będzie 2, czyli moje x1 to będzie minus b, czyli 4 minus 2 nad 2, to będzie 2 nad 2, czyli 1. I moje x2 to będzie 4 plus 2, to jest 6 nad 2, to będzie 3. I teraz rysujemy oczywiście oś liczbową, no bo wężyk nam odpowie. Za pomocą wężyka my odpowiemy na pytanie, no kiedy tak będzie, że wielomian będzie miał wartości tylko i wyłącznie ujemne. Czyli zaznaczamy sobie jedyneczkę, zaznaczamy dwójeczkę, zaznaczamy trójeczkę, czyli to, co nam tu wyszło, tu, co nam wyszło i tu. Tutaj są oczywiście jednokrotne, bo to nam wyszło z delty. Tutaj wyszła jednakrotność i tu jednakrotność, tutaj trzykrotność, więc tak czy siak krotności są nieparzyste, więc wężyk będziemy tak przechodzić sobie z wężykiem. Idziemy z góry, bo tutaj przy najwyższych potęgach są plusy. I standardowo przechodzimy z wężykiem, tu minus, tu plus, tu minus, tu plus. A ja mam odczytać, no gdzie to jest, dla jakich x-ów wielomian ma wartości ujemne. Czyli gdzie są minusy? Od minus nieskończoności do jedynki, suma od dwójki do trójki. I to jest nasza odpowiedź do tej drugiej części zadania, czyli kiedy nasz wielomian ma wartości ujemne. No dla takich to x-ów. Zadanie numer 3. Wyznacz dziedzinę funkcji. Ta funkcja dość skomplikowanie wygląda, jej zapis. Ona wygląda tak, f od x to się nazywa taki wielki pierwiastek, a pod nim x do trzeciej minus 9x kwadrat plus 23x minus 15 dodać i kreska ułamkowa w liczniku 2x minus 17, a w mianowniku pierwiastek, a pod nim wartość bezwzględna z x do trzeciej to 2x kwadrat i za wartością bezwzględną jeszcze pod tym pierwiastkiem jest minus 9x minus 18. Mamy wyznaczyć dziedzinę tej funkcji, czyli niby pojęcie niezbyt takie trudne, bo z dziedziną spotykamy się ciągle wszędzie i nawet na poziomie podstawowym. Czyli zastanówmy się, kiedy taka funkcja w ogóle będzie istnieć. Kiedy takie wyrażenie, które ja zapisałam po prawej stronie, ma sens. Oczywiście, tu pojawił się pierwiastek stopnia drugiego. Z jakich liczb istnieją pierwiastki stopnia drugiego? Z nieujemnych, czyli zapisujemy założenia i pierwsze nasze założenie to będzie, że to, co pod tym pierwszym pierwiastkiem, ja to zapiszę,
pod tym pierwszym pierwiastkiem ma być liczbą większą lub równą 0. I zaraz to będziemy rozwiązywać. Ale również to nie wystarczy. To nie wystarczy, bo jeszcze mamy drugi pierwiastek. I ten pierwiastek na dodatek w ogóle masakra jest w mianowniku, prawda? Czyli ja przepisuję wnętrze tego pierwiastka, w nim jeszcze jest wartość bezwzględna, żeby tego wszystkiego było mało. I muszę zapisać, że to wnętrze tego pierwiastka, bo to jest też drugiego stopnia, musi być większe od 0. Nie może być lub równe, ponieważ ten pierwiastek jest w mianowniku, a w mianowniku nie może być liczba równa 0. I teraz muszę rozwiązać tą nierówność i tą nierówność. Obie nierówności to są wielomianowe, z tym, że ta jest łatwiejsza, bo tak na wygląd nie widać wartości bezwzględnej, a tu będzie trudniej. No zaczniemy oczywiście od tej pierwszej rozwiązywać, czyli pierwsza sprawa. Jest to nierówność wielomianowa stopnia trzeciego. Myślimy sobie, czy coś wyłączyć przed nawias, czy może metoda grupowania. Jeżeli już nie pozostaje Ci nic innego, to zastosuj twierdzenie o pierwiastkach wymiernych wielomianu o współczynnikach całkowitych. Czyli jednym słowem, spróbuj wstrzelić się w jakiś pierwiastek, ale strzelamy inteligentnie. Strzelamy w tej sytuacji w dzielniki wyrazu wolnego. Liczba minus 15 ma dość dużo tych dzielników. Ja proponuję zawsze zaczynać od tych najprostszych. 1, minus 1, bo bardzo często jest tak, że właśnie ta jedynka czy minus jedynka nam zeruje. Zapiszę w od 1, mam na myśli, że to jest po tej lewej stronie, to jest mój wielomian w. No to jedynkę próbujemy. 1 będzie minus 9, dodać 23 i minus 15. Czyli na plusie 24, na minusie 24, czyli mamy 0. Udało nam się za pierwszym razem, bo to też próbuj sobie ewentualnie gdzieś na brudnopisie. No i tutaj zapisać wystarczy Tobie w czystopisie, wystarczy tylko to, co Ci się udało ustrzelić, tylko mądrze w dzielniki wyrazu wolnego, tak jak jest w tej sytuacji. No i teraz będziemy dzielić nasz wielomian. Ja teraz to zrobię schematem Hornera, czyli tak, to co mi się udało ustrzelić, że jedynka jest tym miejscem zerowym, wpisuję tutaj, a tutaj w schemacie Hornera lecą po kolei współczynniki. Przy najwyższej potencji x do trzeciej jest jedynka domyślna, przy x do drugiej jest minus 9, przy x jest 23 i wyraz wolny to minus 15. I teraz metoda, jak to wyglądało w schemacie Hornera. Pierwsze się zawsze spisuje 1, a tutaj następne się mnoży zawsze z tym te liczby, które będą występowały kolejno w tym drugim wierszu. Czyli 1 razy 1, 1 minus 9 to jest minus 8. Teraz 1 razy minus 8 to minus 8, dodać 23, no to oczywiście 15. 1 razy 15 to 15, minus 15 to 0. Pamiętaj, że to 0 ma Ci wyjść tak samo, bo tu Ci wyszło 0. Gdyby się coś nie zgadzało, to znaczy, że źle coś jest po prostu policzone. No to skoro tak, no to ja mogę zapisać, że mój wielomian ten w od x będzie takim iloczynem. Na pewno x minus 1, bo to jest ta postać x minus c, gdzie c to jest ten pierwiastek, który nam się udało po prostu na piechotę policzyć. Tutaj, podstawiając w tym wypadku jedynkę za x, a tutaj powstanie mi wielomian stopnia o 1 mniejszy będzie, czyli stopień drugi z tych współczynników, które podkreśliłam, czyli będzie 1x do drugiej minus 8x plus 15 i przepisuję większe lub równe od 0. No i teraz mam łatwiej, bo tak, tu już mam miejsce zerowe, oczywiście piękne jedynka, a tu sobie mogę pomóc deltą, prawda, żeby wyznaczyć miejsce zerowe. Czyli b kwadrat 64 minus 4 razy 15 to 60, czyli będzie 4, czyli pierwiastek z delty to 2, czyli x1 to będzie 8, bo minus b 8, minus 2, czyli będziemy mieć 6 nad 2, czyli 3, a x2 z kolei będziemy mieć 8 plus 2, czyli będzie 10, przez 2 to będzie 5. I teraz co my robimy? My oczywiście rysujemy wężyk i rysujemy oś liczbową, zaznaczamy te pierwiastki. Jedynka, trójka, piątka. Oczywiście wszystkie są jednokrotne, dlatego że ten wielomian był stopnia trzeciego i miał trzy pierwiastki. No to każdy rozkłada się krotność 1, prawda? Każdy jest jednokrotny. No i teraz będziemy mieć tutaj oczywiście z góry, bo przy najwyższej potędze jest plus. Lecimy z góry wężykiem. Tu minus, tu plus, tu minus, tu plus. No i my mieliśmy odczytać, kiedy jest większe lub równe 0. Czyli odczytujemy x należy. Kiedy są plusy? Od jedynki domkniętej do trójki domkniętej, suma od piątki domkniętej do plus nieskończoności. I to nam wyszło z tego pierwszego założenia. Ale niestety to nie wystarczy. Trzeba rozpatrzyć to drugie założenie.
I teraz tu się pojawia pewien problem. Dlaczego? Dlatego, że w drugim założeniu jest wartość bezwzględna. Wartość bezwzględna w sytuacjach trudnych nam się od razu kojarzy z przypadkami. Więc zastanowimy się nad tym, jak będzie wyglądała ta funkcja, bo taki sposób rysowania tego, co jest pod wartością bezwzględną, jest bardzo przydatny. Jak będzie wyglądała ta funkcja, która jest pod wartością bezwzględną? Jest to funkcja stopnia trzeciego. Gdybym ja sobie wyciągła x kwadrat przed nadzias, zobaczę, że 0 będzie pierwiastkiem, ale również minus dwójka. Jak ja to wyciągnę, tutaj zapiszę x kwadrat i w nawiasie będzie x plus 2, czyli minus 2 będzie pierwiastkiem i 0. Lecimy z góry, przy zerze mi się odbije, bo jest potęga druga i tutaj mamy w dół, czyli mam minus, plus i plus. Dlaczego ja tak tobie to rozpatrzyłam, że ja się zajmuję tą funkcją pod wartością bezwzględną? Bo wtedy jest mi łatwiej rozważyć tutaj dwa przypadki. Pierwszy przypadek, jaki będziemy analizować, to ten przypadek, gdzie nasza funkcja ma wartości ujemne, czyli od minus nieskończoności do minus dwójki. A drugi przypadek, zaraz tu będziemy robić, to będziemy analizować, gdzie są wartości większe lub równe 0, tak jak w definicji wartości bezwzględnej. Czyli od minus dwójki, bo to ma być bądź równe 0, czyli z tym, czyli do po prostu plus nieskończoności. I teraz, jak pamiętasz, jak są minusy pod wartością bezwzględną, to trzeba znaki zmienić. Czyli będzie minus x do trzeciej, minus 2x kwadrat, a resztę bez zmian przepisujemy. Zaraz to będziemy liczyć. Natomiast jeżeli jesteśmy tutaj w tej sytuacji, gdzie są plusy, to nic nie zmieniamy, opuszczamy swobodnie wartość bezwzględną i nic kompletnie nie zmieniamy. Akurat chociaż tyle jest fajnie, że my to możemy zrobić teraz metodą grupowania. Tu wyciągniemy minus x kwadrat, zostanie mi x plus 2, a tu wyciągniemy minus 9, zostanie x plus 2. Chociaż tyle, że nie trzeba jeszcze raz robić tutaj tego twierdzenia o pierwiastkach wymiernych wielomianów, współczynnikach całkowitych. No i rozpisujemy. W jednym nawiasie będzie minus x kwadrat minus 9, a w drugim x plus 2 i to jest większe od 0. Tu bym jeszcze minusa wyciągła. I teraz jak ja wyciągnę tego minusa, to może zauważysz, że to, co mi tu wyszło w tym nawiasie, x kwadrat plus 9, to jest zawsze liczba dodatnia. Co bym za x nie podstawiła? Bo x w kwadracie jest zawsze większy lub równy od 0, ale jak dodam do tego dziewiątkę, zawsze jest większy od 0. Czyli w zasadzie ja bym mogła nawet obustronnie podzielić przez ten nawias, żeby on nam tak nie psuł tutaj widoku i będę miała minus x plus 2 jest większe od 0. Skoro tak, pomnożę przez minus 1 i mam, że x plus 2 jest mniejsze od 0, bo jak mnożę przez liczbę ujemną, zmieniam zwrot i mam x mniejsze od minus 2. Skoro tak, to x należy mi od minus nieskończoności do minus 2. To mi wyszło, mój drogi, z pierwszego przypadku. Ale pomiędzy przypadkami jest zawsze spójnik lub. Czyli albo to, albo to, zobaczymy, co mi wyjdzie. Pamiętaj o tym jeszcze, że ja już to od razu napisałam, ale to oczywiście trzeba ustalić z tym założeniem. Ale tak się składa, że to jest to samo, dlatego od razu podkreśliłam tutaj. Trzeba ustalić, bo to założenie jest po prostu też ważne przy uwzględnieniu ostatecznie podsumowania pierwszego przypadku. No to przejdźmy do tego drugiego przypadku. Tutaj tak samo postępujemy. X kwadrat wyciągam, a tu wyciągam minus dziewiątkę. Też będzie metoda grupowania i ja ją oczywiście tutaj kończę. Tylko tutaj jeszcze wzór skróconego mnożenia, bo tutaj już mam x kwadrat minus 9, a nie x kwadrat plus 9. Czyli ja kończę tutaj wzorem skróconego mnożenia, to ładnie. No i rysujemy sobie oczywiście oś liczbową. Zaznaczamy sobie miejsca zerowe minus 3, minus 2 i 3 z tego wychodzą. Lecimy sobie z góry, nie ma żadnych odbić. Tu minusy, tu plusy, tu minusy, tu plusy. Odczytujemy, kiedy są większe od 0, ale uwaga, ja od razu bym nałożyła ten przedział tutaj na to, czyli od minus dwójki nałożę do plus nieskończoności, żebyśmy nie musieli po prostu bez sensu tutaj robić jeszcze raz zapisu i jeszcze raz zapisu. Od razu narzucam na ten nasz wężyk ten przedział, który jest bardzo ważny, bo tylko w tym przedziale ja tak moja nierówność wtedy będzie wyglądała. Czyli jak ja to narzucę, to będę miała x należy, odczytuję oczywiście większe od zera, czyli będę miała od trójeczki otwartej, bo tu nie ma bądź równości, do plus nieskończoności. I teraz
Ja bym chciała Tobie podsumować tę nierówność. Czyli moja ta nierówność, ona rozdzieliła nam się na pierwszy przypadek, na drugi przypadek. Czyli ostatecznie z tego i z tego ja mogę zapisać, że moje x należy od minus nieskończoności do minus dwójki, suma od trójki do plus nieskończoności. Tylko uwaga, to jest to drugie założenie. Natomiast teraz na końcu ja napiszę odpowiedź. I moja odpowiedź, mój drogi, musi uwzględniać to pierwsze założenie, końcówkę i tą końcówkę tego naszego drugiego założenia, które składało się z dwóch przypadków, które na końcu sumowałam. Przypadki się zawsze sumuje. No i patrzymy. Tu mamy od minus nieskończoności do minus dwójki. No to tutaj oczywiście nie mamy żadnych ujemnych liczb, więc odpada. Tu mamy od trójki do plus nieskończoności, a tu mamy od piątki do plus nieskończoności. Czyli częścią wspólną jest przedział od piątki do plus nieskończoności. W tym przedziale po prostu ja mogę powiedzieć, że moja funkcja ma sens zapisana w taki sposób. Czyli to jest dziedziną mojej funkcji, tak zapiszę może dziedziną, to będzie ten przedział z lewej strony domknięty przy piątce aż do plus nieskończoności. Zadanie numer 4. Dla jakiej wartości parametru a reszty z dzielenia wielomianów i pierwszy wielomian jest w postaci 3x do trzeciej plus 5x kwadrat minus 2x plus 4 oraz g od x 3x do trzeciej plus 4x kwadrat plus x plus 2 przez dwumian h od x w postaci x minus a są takie same. Czyli my mamy wyznaczyć tak wartość parametru a, aby reszty z dzielenia i ja mam, uwaga, podzielić mój wielomian w od x przez h od x i wychodzi jakaś reszta z dzielenia i mój wielomian g od x przez to moje h od x i wychodzi reszta z dzielenia i te reszty są takie same. Tutaj kłania nam się kilka sposobów na zrobienie tego zadania, aczkolwiek najpiękniejsze będzie wykorzystanie twierdzenia Bezu. Twierdzenie Bezu w takiej najszybszej formie wygląda tak. Jeżeli mój wielomian w od x ja chcę podzielić przez wielomian x minus c, czyli tylko przez taki dwumian, to mogę zapisać tak, że wartość wielomianu mojego w punkcie c, czyli dla argumentu c, wynosi, jest równa reszcie z dzielenia. Czyli reszta z dzielenia wielomianu w przez wielomian postaci x minus c to jest nic innego jak w od c. Zatem, skoro reszty mają być takie same, to ja po prostu zastosuję twierdzenie Bezu, to, które tutaj przypomniałam, twierdzenie Bezu w takiej najszybszej formie, zarówno do wielomianu w, jak i do wielomianu g. Czyli jednym słowem, zgodnie z tym twierdzeniem, moja reszta z dzielenia to będzie u mnie w od mojego c, którym jest w tym wypadku a. Ale też moja reszta z dzielenia, skoro taka sama, więc też oznaczam literką r, będzie, jeżeli mój wielomian g podzielę przez wielomian h i otrzymam, że ta reszta będzie g od a. Czyli nic innego, jak ja stąd ułożę równanie, że w od a to jest to samo, co g od a, po prostu. Czyli ja za x-a podstawiam a. Będę miała 3a do trzeciej, dodać 5a do drugiej, minus 2a, dodać 4, to się równa. I teraz tutaj do g podstawiam a. 3a do trzeciej plus 4a kwadrat plus a plus 2. No tak się złożyło, popatrz, że tu mamy 3a do trzeciej, 3a do trzeciej to mi się odejmie i przerzucam sobie wszystko na jedną stronę. 5a kwadrat przerzucam, minus 4a kwadrat to będzie a kwadrat, minus 2a i przerzucam minus a to będzie minus 3a, 4 i przerzucam tutaj minus 2 to będzie 2. I mam równanko kwadratowe, liczymy deltą, b kwadrat to 9, minus 4 razy 2 to jest 8, czyli pierwiastek z delty to jest 1, czyli moje przypuszczalne a, dla którego warunki zadania będą spełnione, to minus b, czyli mamy 3, minus pierwiastek z delty, czyli 1 nad 2 w tym wypadku, czyli 2 nad 2 to jest 1 i moje a2 drugie, to drugie a, dla którego te warunki zadania będą spełnione, to będzie 3 dodać 1 nad 2, czyli 4 nad 2, czyli po prostu 2. Czyli ostatecznie mogłabym zapisać, że moje a to będzie albo 1, albo 2, czyli moje a należy do takiego zbioru dwuelementowego i jednym z tych elementów jest liczba 1, drugim elementem jest liczba 2. Zadanie banalne, ale zadanie wtedy jest banalne, jeżeli zrobimy to twierdzeniem bez ruchu. Gdybyśmy to chcieli zrobić dzieleniem wielomianu przez wielomian, oczywiście, że też się da. Czy też
na przykład schematem Hornera też się da. Tylko tutaj w tym zadaniu chciałam Ci pokazać, jak fajnie znać twierdzenie Bezu, bo my pewne rzeczy sobie ułatwiamy. Ułatwiamy. Pamiętaj, twierdzenie Bezu dotyczy właśnie dzielenia wielomianu przez dwumian takiej postaci x minus c i ma ono ścisły związek z resztą z dzielenia. Zadanie numer 5. Wielomian w od x przy dzieleniu przez x plus 2 daje resztę 8, zaś przy dzieleniu przez x plus 1 daje resztę minus 4. Wyznacz resztę z dzielenia tego wielomianu przez wielomian q od x postaci x kwadrat plus 3x plus 2. Ja to oczywiście tutaj symbolicznie zapisałam, chociaż chciałam też treść, bo bardzo ważna jest to zadanie, spotyka się z wielkim problemem wśród młodzieży, żeby je poprawnie zapisać i poprawnie rozwiązać. Przede wszystkim, nie wiemy, jak wygląda wielomian w od x, którego jest stopnia. Czy jest 5, czy 7, czy 8, kompletnie nic o nim nie wiemy. Wiemy tylko, że przy dzieleniu przez x plus 2 daje taką resztę. A jak podzielimy przez x plus 1, to daje taką resztę. Natomiast w ogóle oni nas pytają, nie jak wygląda wielomian w od x. Bo niestety byłoby nam to ciężko jednoznacznie wyznaczyć, więc oni nas tylko pytają, ile będzie wynosiła reszta tego naszego wielomianu, jak się podzieli przez q od x. Może zaczniemy od tego, pamiętamy resztę z dzielenia. Tu jest stopień pierwszy x-a, prawda? Czyli dlatego reszta jest stopnia zerowego. Tu jest stopień pierwszy x-a, reszta stopnia zerowego. Tu jest stopień drugi x-a, więc nasza reszta, my sobie ją napiszemy r od x, bo ona będzie stopnia maksymalnie pierwszego. A skoro pierwszego, no to musi wyglądać jak funkcja liniowa chociażby. A x plus b. I to jest pierwsza uwaga, na którą trzeba zwrócić uwagę, że reszta musi mieć stopień zawsze najmniej o jeden mniejszy od tego wielomianu, przez który dzielimy. Czyli jak tu dzieliliśmy przez pierwszy stopień, to dlatego reszta jest stopnia zerowego. Tu przez pierwszy stopień, reszta stopnia zerowego. Tu dzielimy przez drugi stopień, to reszta może być stopnia zerowego, ale może być też pierwszego, dlatego my musimy wziąć tą możliwość taką, która nam daje, taki zapis nam daje tą możliwość, że może nam wyjść a równe 0 i wtedy będzie stopień zerowy, a może wyjść a równe od 0 i wtedy będzie stopień pierwszy. To jest pierwsza rzecz. Następna sprawa, którą musimy tutaj wykorzystać w tym zadaniu, to jest zadanie idealne do wykorzystania twierdzenia Bezu. Czyli przypomnę, w twierdzeniu Bezu znowu było tak, że wielomian w od x dzielimy przez dwumian postaci x minus c i wtedy mogę zapisać, że reszta z dzielenia to jest w od c. To jest najogólniej zapisane twierdzenie Bezu. Czyli uwaga, z tego pierwszego ja mogę wywnioskować, że w od x minus c mamy tutaj, a tu mamy x plus 2. Czyli moim c jest tak jakby minus 2, czyli w od minus 2 to jest moja reszta z dzielenia, czyli 8. Tak? To teraz analogicznie z tego drugiego, co wykorzystamy. Że reszta z dzielenia wielomianu w od x przez x plus 1, czyli z kolei w od minus 1, bo moim c teraz będzie minus 1, po prostu minus 1 to zeruję. I ta reszta z dzielenia wynosi minus 4, czyli równa się minus 4 zgodnie z twierdzeniem Bezu. To już jest pewna jakby analiza zadana. Natomiast najtrudniejsze jest to, co nam zostało. Otóż, po pierwsze, wielomian q od x to jest wielomian dany w postaci, to jest funkcja kwadratowa. To my byśmy mogli to rozpisać za pomocą postaci iloczynowej, na nawiasy, bo będzie nam łatwiej to do analizy. No więc tak, żeby zrobić postać iloczynową, no to liczymy sobie deltę. B kwadrat, czyli 9, minus 4ac, czyli będziemy mieć minus 8, to jest 1, czyli x1 to będzie minus 3, minus 1 nad 2, czyli to po prostu będzie minus 2. I x2 to będzie minus 3 plus 1 nad 2, czyli będzie minus 1. Czyli ja mogę napisać, że mój wielomian q od x, on będzie miał postać taką, zgodnie z postacią iloczynową. Najpierw jest a, no to 1 nie będę pisała, w nawiasie x minus x1, czyli plus 2, a w drugim nawiasie x plus 1. I teraz zauważysz pewną analogię. X plus 2 razy x plus 1, no ma to związek z tym i z tym. Oczywiście, że ma. No to teraz spróbujmy już na końcu zapisać pewną taką rzecz. Skoro mój wielomian przy dzieleniu przez q od x daje mi taką resztę, niestety tutaj takie czyste twierdzenie Bezu nie będzie nam, nie zapiszemy, dlatego że tutaj nie dzielimy przez dwumian. Tak, w twierdzeniu Bezu mamy x minus c, a tu nie mamy x minus c, tu mamy funkcję kwadratową, więc tu musimy zapisać zgodnie właśnie normalnie, tak jak się uczyliśmy dzielenia wielomianu przez wielomian. Otóż
wielomiar 2 od x, skoro ja mam podzielić przez wielomiar q od x, to popatrz, to ja mogę mój wielomiar w od x zapisać w postaci q od x razy coś, nie wiem co, załóżmy jakieś f od x, dodać reszta. To tak jak nawet dzielisz sobie liczbę przez liczbę, tak jak się uczyłeś w szkole podstawowej dzielić, prawda, liczbę przez liczbę, wychodzi z resztą. To dokładnie jest ten sam zapis, że mój wielomian, jak ja dzielę przez w tym wypadku inny wielomian, to ja otrzymuję jakiś iloraz z tego dzielenia, ale jeszcze jest jakaś reszta. I właśnie my mamy tą resztę znaleźć. No to proszę bardzo, podstawmy, na pewno w od minus 2, prawda? No to zapiszmy, w od minus 2 nam się sprzyda, to będzie q od minus 2 razy f od minus 2 dodać r od minus 2. Tylko tak się składa, że popatrz, w od minus 2 to my wiemy, że to jest 8. Dalej, q od minus 2, jeżeli popatrzmy sobie na to, jeżeli ja tu podstawię minus 2, widzisz, to mi się wyzeruje. Czyli będę miała 0 razy, nie wiem kompletnie, ile to jest f od minus 2 i nie muszę wiedzieć, bo i tak będzie 0. I teraz tutaj do tej reszty postawiam minus 2 za x. Czyli będę miała minus 2a plus b. To mi się oczywiście wyzeruje i otrzymam równanie. 8 to się równa minus 2a plus b. Bardzo ważne pierwsze równanie. Teraz drugie równanie. To samo będę robiła, jak będę minus 1 podstawiała. Czyli w od minus 1 to się równa q od minus 1 razy f od minus 1 dodać r od minus 1. Po prostu za x postawiam minus 1. Dlaczego? No bo ja znam wartość tego wielomianu w punkcie minus 1. Wynosi minus 4, więc ja postawiam minus 4, a to wywnioskowałam z twierdzenia bez. Dalej, q od minus 1. Jeżeli ja tutaj za x postawię minus 1, to popatrz, tu mi 0 nie wyjdzie, ale tu mi wyjdzie 0. Więc tak czy siak mam 0 razy cokolwiek, to przecież i tak jest 0. I teraz tu postawiam minus 1 za x, czyli będę miała minus a plus b. No to znowu to mi da 0, czyli zapiszmy, minus 4 to się równa minus a plus b. Wychodzi mi drugie równanie. Mogłabym to teraz potraktować jako układ równań, zapiszmy, czyli mamy 8 to się równa minus 2a plus b, a tu mamy minus 4 to się równa minus a plus b. I teraz co można z tym układem zrobić? No może odejmijmy sobie stronami, wtedy nam się b skasuje. Czyli 8 odjąć minus 4, czyli tak jakby 8 dodać 4, 12, to się równa minus 2a minus minus a, czyli minus 2a plus a to będzie po prostu minus a. A b nam się odjęło, czyli po prostu a to jest minus 12. Skoro tak, no to teraz jeszcze podstawmy, wyliczymy b, czyli będziemy mieć na przykład do pierwszego 8 to się równa minus 2 razy minus 12 i dodać b. Czyli 8 to się równa 24 dodać b, z czego nam wyjdzie, że b to się równa minus 16. Wyliczyłam współczynniki a i b. Dlaczego? No bo one do reszty mi były potrzebne. Czyli teraz już śmiało mogę napisać na końcu, że moja reszta z dzielenia wielomianu w, nie wiadomo jakiego, przez nasz wielomian q od x o konkretnym wzorze po prostu ma taką postać. R od x to się równa minus 12x, i minus 16. I to jest reszta z dzielenia. Nie dziw się, że reszta z dzielenia jest stopnia pierwszego. Tak może się zdarzyć. To wszystko zależy od tego, przez co dzielimy wielomian. Przez jaki wielomian, jakiego stopnia dzielimy. Na to spotkanie przygotowałam te 5 zadań. Myślę, że te zadania były dosyć różnorodne, bo i sięgaliśmy do wzorów Wieta, gdzie poprzez wielomian przeszliśmy do funkcji kwadratowej, do równania kwadratowego, ale też przypomnieliśmy sobie, jak rozwiązujemy równania, czy też nierówności wielomianowe, jak wykorzystujemy schemat Hornera, jak wykorzystujemy dzielenie wielomianu przez wielomian i najważniejsze, chociaż trudne dla młodzieży, a jednocześnie w obliczeniach aż tak bardzo niezagmatwane, twierdzenie bez u. Twierdzenie bez u musisz umieć, jeżeli chcesz mieć opanowane wielomiany na odpowiednim, oczywiście, naturalnym poziomie. Mam nadzieję, że lekcja się podobała, a ja zapraszam na kolejne spotkanie ze mną.